Jacek Bednarek, gwiazdozbój śląskiego sportu, witam państwa serdecznie w dzisiejszym programie. Moi drodzy, gwiazdozbój śląskiego sportu to nie tylko znane sportowe nazwiska z pierwszych stron gazet, to nie tylko sławni piłkarze, czy siatkarze, czy lekkoatletki. W moim pojęciu gwiazdozbioru jest również miejsce dla przedstawicieli sportów mniej znanych, mniej popularnych, potocznie nazywanych Sportami niszowymi. W odcinku 62, właśnie z takim sportowcem dziś będę rozmawiał. Moim gościem w studiu telewizji TVT jest nasz utytułowany przedstawiciel sztuk walki. Mistrz świata, czterokrotny mistrz Europy, wielokrotny mistrz Polski, wychowanek i zawodnik AKS-u Chorzów. Szanowni Państwo, Gwiazdozbój Śląskiego Sportu. Sensei Dawid Zawada. Witam Cię Dawid bardzo serdecznie w dzisiejszym programie i dziękuję Ci za Twoją obecność w naszym studio, za przyjęcie mojego zaproszenia. Debido no, sandushita. Do to gozaibas. To temu, joj, kończyła. O, czyli w pełni po japońsku. To powróćmy jednak do mowy polskiej. Dawid, co u Ciebie słychać? Dziękuję. Przede wszystkim, zanim odpowiem na Twoje pytanie, to serdecznie chciałem podziękować. Za zaproszenie. Dla mnie wielki zaszczyt, dla nas również. Chciałem też pozdrowić wszystkich, którzy będą nas oglądać i wszystkich tutaj pracujących. Co u mnie słychać na dzień dzisiejszy, wszystko dobrze, tak jak powiedziałem po japońsku, czyli to temu, bardzo dobrze nawet. Cały czas staram się trenować, cały czas staram się rozwijać. Ze zdrowiem też wszystko w porządku, także idzie w dobrym czyli kierunku. Generalnie rzecz biorąc, wszystko jest bardzo, bardzo ok, tak. bardzo w porządku, no to cieszę się. E, Dawid, czy jesteś sensej? Co to oznacza, powiedz? Tak, Proszę. jestem. E, słowo sensej, tłumacząc najprościej z języka japońskiego, to jest ten, który uczy, który urodził się wcześniej. No Głównie dotyczy tematyki sztuk walki, czyli mistrza, nauczyciela, ale nie tylko, bo sensej też jest e, słowem, które określa ściślej. E, osobę, która osiągnęła stopień mistrzowski w swoim... Czyli taką hierarchię Zakończy... trochę. Tak, tak, tak. Dotyczy też również i polityków, i pisarzy, artystów, także... No, my jako mistrzowie sztuk walki też jesteśmy pewnego rodzaju artystami. No, na pewno. <grym> e, powiedz, skąd wzięła się u ciebie tak wielka fascynacja japońskimi sztukami walki? Kto, kiedy i gdzie zaraził cię potocznym tego słowa Pozytywnym tego słowa znaczeniu e, sztukami yy, walki. Zaraził mnie Tata, też mój y, trener. No, teraz już troszeczkę nasze drogi idą w innym kierunku. Ja również y, idę tą drogą trenera, instruktora. Ale, właśnie, a, co jest ciekawe w tym wszystkim, to nie powinno się. Yy, przez rodzica narzucać dziecku, co ma robić w życiu. Natomiast no, tutaj. Ale po to jest rodzic, żeby czasami trochę podpowiadać, tak. no, więc to chyba taka bardziej była podpowiedź z jego strony niż narzucanie, tak? On tak bardziej, wydaje mi się. Zaraził mnie swoją pasją i ja tą pasję przyjąłem, o dziwo. I powiem szczerze. Kontynuujesz to. Tak, kontynuuję, przyjęło się to i do dzisiaj kontynuuję tą drogę. Yy, co ciekawe, no. Za dzieciaka nie byłem za bardzo zainteresowany sztuką walki, mhm. bardziej interesowała mnie piłka nożna, siatkówka. Bardziej lubiłem siatkówkę, niż właśnie mhm. piłkę nożną. No ale z czasem przerodziło się to już w taką głębszą pasję i zrozumiałem, że no, chciałbym to robić, bo jest to coś innego, oryginalnego. Korzystając z okazji pozdrawiamy ze studia twojego taty pana Stanisława Zawadę. Sensei Stanisław, serdecznie pozdrawiam ze studia telewizji TVT. Objaśnij Dawid proszę, co oznacza w języku japońskim Okinawa Kobudo? Okinawa Kobudo najprościej tłumacząc jest to starożytna sztuka wojenna. Jak tutaj nazwa wskazuje Okinawa, czyli miejsce, gdzie ta sztuka się narodziła, czyli pochodzi ona mocno z Okinawy. Okinawa też była takim miejscem, gdzie narodziły się inne style, które też głównie są propagowane przez japoński system. W tej sztuce używano do obrony tradycyjnych, prostych, najprostszych przedmiotów rolniczych. No bo była to mała wyspa, dużo było tam chłopów. Oni stosowali takie właśnie techniki przy pomocy kija długiego albo Sierpów mhm. bądź też numczaku, czyli cepa. No, u nas cep jest dłuższy, u nich był cep taki mniejszy. Krótki. Tak, mniejszy, krótszy. No i te narzędzia głównie służyły po to, żeby się bronić przed najeźdźcą, przed, żeby, no, tak jak oczywiście tutaj, no, wiadomo, to nie nadaje się za bardzo do obrony, ale przez to, że Okinawczyków też uczyli różni mistrzowie sztuk walki, to właśnie narodziła się taka sztuka, sztuka walki, która się nazywa właśnie kobudo. Co do styli i tak dalej, jest tego dość sporo, więc nie będę się tutaj za bardzo rozpędzał w tej kwestii, bo no, z kilka stylów właśnie odnośnie białej broni powstało i tych nazwisk jest dużo, jak na przykład matayoshi, jest to rodzina, która też rozprobagowała właśnie ten styl na Okinawie, i dopiero z czasem zaczęto to yy, wprowadzać jako system yy, walki, system nauki. Yy, objaśnij, proszę, co to jest kata, co to jest kumite. Yy, kata kumite, no, to wszystko dotyczy mocno systemu nauczania w sztukach walki głównie związany jest z karate, ale też z innymi stylami. Kata to jest inaczej układ formalny, czyli jest to taka sekwencja ruchów, w której zawodnik wykonuje, czy też trenujący kombinacje ciosów, kombinacje bloków i wykonuje to w odpowiednich postawach, żeby utrzymać równowagę. No, najprościej można sobie to wyobrazić tak jak tancerz wychodzi na scenę mhm. i ma jakiś układ do zaprezentowania z konkretnego stylu tańca. Tak samo jest tutaj, tylko że u nas jest to bardziej praktyczne, w tym sensie, że stosujemy techniki, które kiedyś pierwotnie służyły do walki, do samoobrony i zgodnie z tradycją jest to też właśnie powielane jako ten sposób. Natomiast kumite, no to jest z japońskiego oznacza spotkanie dłoni, czyli walka. Mhm. Tutaj też w kwestii kumite można się rozgadać w tym temacie, ale co najważniejsze, no, tak jak na przykład w karate kyokushin jest dwóch zawodników, tam walka odbywa się, jest pełnokontaktowa, nie ma umownego ataku, nie ma umownego bloku, jak w innych stylach, jak na przykład w kihon i pon kumite, gdzie E, przy egzaminach, na przykład, jest Tori atakujący i UK broniący się, i umowny atak wykonuje atakujący, a broniący się mhm. broni. Jest to też pewnego rodzaju takie wyjście do treningu e, pełnokontaktowego, kumite. E, no, co ważne też, do takiego komite trzeba się przygotować przede wszystkim psychicznie, no i fizycznie też. Nawet którą sztukę walki lubisz najbardziej? Tak szczególnie kata z białą bronią, kata karate, jiu-jitsu, komite, taekwondo czy tameshiwari? O tameshiwari, tak naprawdę słyszę po raz pierwszy. Znaczy tutaj, przepraszam, że tak powiem, głównie mówisz o konkurencjach, tak. Natomiast jeśli przepraszam, chodzi. Nie jestem w porządku, nic się nie stało, do tego chciałem specem W sztukach walki. E... Ale będę mądrzejszy po tym programie. Okej, okay. co do styli, no to mnie zawsze fascynowało, fascynowały sztuki walki samurajskie, dlatego też dzisiaj przybyłem z... Z bronią, tak, z Tak, z moim towarzyszem. I głównie też dzięki filmowi, takiemu jak Ostatni Samuraj, no mhm. bardzo mnie to zainteresowało. Też od dłuższego czasu, już kilka lat pracuję z kataną. Głównie w jajdo, czyli w, to jest taka odmiana szermierki japońskiej. Też miałem okazję trenować przez krótki czas kendo. Natomiast jajdo jest o tyle fajne, że potrafi w nas rozwinąć umiejętność koncentracji, rozwija też zmysły, głównie słuchu, no i też potrafi rozwijać w nas, potrafi budować w nas takie poczucie. Umiejętności zdobywania na przykład strategii walki. Czyli jeżeli mam technikę do zastosowania, muszę się zastanowić, jak ją zastosować. Widzę przeciwnika, mam w głowie pełno scenariuszy, ale muszę wybrać ten, który jest najbardziej skuteczny. Właśnie to, to jest cała kwintesencja jajdo, tego stylu. I ten styl jest przeze mnie bardzo lubiany, lubię mhm. go trenować. Co do Tomasz Wari, bo też pytałeś o to, najprościej jest to test rozbijania, czyli zawodnik trenujący musi się przełamać, musi przełamać swoją barierę psychofizyczną i musi rozbić tam na przykład deski albo dachówki. Mówimy ręką. Tak, ręką, nogą, czasami też i głową. Mhm. No jest to bardzo taki ekstremalny sposób treningu, mało popularny teraz i mało stosowany w treningu, głównie na przykład na zawodach w Kyokushin coś takiego się odbywa, na pokazach, bo to też jest stricte związane z pokazem umiejętności. Słuchaj, masz zaledwie 25 lat i sporo sukcesów międzynarodowych na swoim koncie. Pomówmy teraz o tym. Jesteś mistrzem świata online, było to w trakcie pandemii w 2020 roku. Zajęłeś pierwsze miejsce w Open Force Men Masters Federacji IT ITF. Jak wyglądała ta, ry ta rywalizacja, na czym to polegało? Przyznam szczerze, sam byłem ciekaw jak to będzie wyglądać. Nie spodziewałem się, że w czasie trwania właśnie pandemii dojdzie do czegoś takiego. No, było to duże ułatwienie, bo no, nie mogliśmy się fizycznie spotkać. Mhm. Więc tutaj właśnie organizatorzy doszli do wniosku, że mogą przeprowadzić zawody właśnie w kata, czyli w tych formach, układach formalnych. To wyglądało w ten sposób, że zawodnicy, którzy się zgłaszali, nagrywali propozycje swoich kata i te propozycje trafiały właśnie do. Sędziów do, do, jury. Tak, do jury. No i w dniu jakby zawodów były to były te. układy prezentowane. Tak, prezentowane były też oceniane I, oceniane. I na podstawie tego właśnie było to weryfikowane. Czyli byliście tam obecni, ale na, na, na filmach nagranych przez was wcześniej. Tak, byliśmy obecni, ale online. Ale każdy, każdy ze swojego miejsca w domu. <laughs> Kilka razy zdobyłeś tytuł mistrza Europy w Kata Freestyle Kobudo w 2016 roku w Banialiuce w Bośni i Hercegowinie, w Kata Kobudo w tradycyjnym w 2017 w holenderskim Landgraf. Jesteś mistrzem Europy w Kata i w Kata z białą bronią tak w roku 2022 oraz najlepszym zawodnikiem Pucharu Europy w konkurencji Kata Federacji IKB. To się odbyło w 2022 roku w żywcu, z tego co wiem. Eee, dawaj, chłopie, opowiadaj o tych wszystkich sukcesach. Podziel się ze mną i z widzami tą wiedzą i tymi sukcesami, tymi Twoimi osiągnięciami. Eee, a więc tak, no, pierwsze Mistrzostwa Europy właśnie w Bośni i Hercegowinie. Eee, to był taki no, większy dla mnie turniej. I nie ukrywam, że stresowałem się bardzo przed tymi zawodami. Ale udało się. E, no udało się wygrałeś. No, udało się wygrać. <laughs> y, znaczy, tutaj też chcę podkreślić, że jak jadę na przykład na zawody, to nie. Ale już po to, żeby wygrać. No, jadę po to, żeby wygrać, tylko że ja mam taką troszeczkę y, inny sposób myślenia. Mhm. Y, ja się zawsze staram. Nie nastawiam się, że a będzie medal, będzie to, będzie tamto. No, niektórzy tak reagują na stres, można powiedzieć, ale u mnie to jest takie bardziej. Kurczę, dadzą to trzecie, dadzą drugie, ważne, że jest podium. Mhm. Na takiej zasadzie. No ale jedziesz po, jedziesz po sukces. Jedziesz walczyć o. Ten Jadę sukces. po sukces, staram się poznieć. to, żeby... chyba sportowca, ta, 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 każdego, ta. który jedzie na mistrzostwa kraju czy, czy, czy Europy czy świata, to jedzie po to, żeby, żeby wygrać. Wygrać, zdobyć medal. W innym przypadku nie miałoby to sensu, prawda? Tak, tak, jest po coś, tak. Yy, natomiast tak jak mówię, nie załamuję się, jeżeli gdzieś tam niestety nie wyjdzie mi coś, czy, czy się pomylę i gdzieś tam spadnę na to trzecie czy czwarte miejsce. Dla mnie to jest doświadczenie. No taki, jest, taki jest sport, że sportowcy jadą na igrzyska olimpijskie, czy mistrzostwa świata, faworyci, po to wszyscy mówią, ten wygra, ten wygra, a okazuje się, że przyjeżdża czwartym piątym miejscem, a ktoś, kto nie był brany pod uwagę do tego medalu, ale miał to w głowie za, za mocno, tak jakby to powiedzieć, ambicjonalnie Dokładnie ambicjonalnie chciał i miał ten dzień taki, w którym był w stanie to wygrać, zostaje mistrzem olimpijskim, tak jak na przykład Dawid Tomala w Tokio w 2021 roku, który pojechał na igrzyska, nikt nie liczył na niego, że zdobędzie złoty medal. A ten złoty medal zdobył. Były też u nas już w programie, naszym goście. Eee, ile razy zdobyłeś tytuł Mistrza Polski? Eee, to znaczy, zależy w której federacji, bo tych federacji teraz jest dużo, w których bierzemy udział. Biorę ja oczywiście. Eee, wicemistrza Polski udało mi się w IMAF walczyć w ogólnopolskich turniejach udało mi się zdobywać wysokie lokaty. Zazwyczaj było to pierwsze, drugie miejsce. Też w Pucharach Polski. Także no, jakbym miał się tutaj też rozgadać na ten temat, no to naprawdę zeszłoby nam do jutra co najmniej, bo tych sukcesów jest, jest tyle, że już czasami <laughs> tracę rachubę. <laughs> Cały czas <laughs> gdzieś tam coś zdobywam. Natomiast kilkukrotnym Wielokrotnie tak, można zaznaczyć, że udało się. No dobrze, powiedziałeś, że tych sukcesów jest bardzo długa lista. To który ten sukces ma dla ciebie na ten moment, bo jesteś w dalszym ciągu czynnym zawodnikiem, jeszcze młodym zawodnikiem, jeszcze przed tobą kariera, ale na ten moment, to który sukces uważasz za ten największy, który ma dla ciebie największą wartość? Znaczy, dla mnie największym przeżyciem były właśnie Mistrzostwa Europy. E... W Landgraaf Holandii. W... w 2017 roku. Tak, dokładnie. Natomiast, jeśli mam przyznać szczerze, każdy sukces jest dla mnie ważny i uważam, że każdy ma znaczenie. Czy bez względu na to, czy to jest turniej ogólnopolski, czy, jest, czy są to mistrzostwa Polski, czy Europy, czy też świata, o których oczywiście marzę, uważam, że wszystko jest ważne. Doświadczenie w każdy z tych zawodów jest przydatny i dużo daje. Co Twoim zdaniem w sztukach walki jest najważniejszy? Talent czy ciężka praca treningowa, solidny trening? Czy cierpliwość i wytrwałość taka w dążeniu do celu? A co z tym no, przysłowiowym szczęściem, które jest potrzebne i w życiu, i w sporcie, tak? Mhm. Y jeśli rozmawiamy o sztukach walki, tutaj trzeba podkreślić, że no jest to bardzo wymagająca dyscyplina, jest bardzo trudna. No, nie dla każdego. Trzeba mieć przede wszystkim właśnie wytrwałość w treningu. Yy, trzeba mocno podkreślić to, że no talent jest ważny, ale nie jest najważniejszy. Najważniejsza jest właśnie praca. Bez pracy nie jesteśmy w stanie osiągnąć nic. Jeżeli jest tam gdzieś 2-3% tego talentu, no to reszta to mhm. musi być ciężka praca i systematyczność. I systematyczność. To właśnie wyrabia krzewi w nas ducha walki, uczy nas, jak postępować, uczy nas, rozwija nas głównie pod względem umiejętności, ale też radzenia sobie w różnych sytuacjach. No, sztuka walki wymaga od nas dużej wytrwałości, uczy cierpliwości, też nawet branie udziału w zawodach potrafi nauczyć pokory. Czasami mm -hmm. uda się zdobyć wysoką lokatę na zawodach, a czasami dostaniemy łupnia mm -hmm. i znowu spadamy Trzeba w dół. się podnieść z tego, prawda? Trzeba się podnieść, no jest to taka droga pełna wybojów. Czasami jest miło, fajnie, równo, idzie to lekko, a czasami jest ciężko i trzeba się z tym pogodzić. Kariera sportowca to nie jest scenariusz napisany wcześniej, tylko jest to scenariusz, który który jest napisany przez życie. Tak. tak, tak. Dawid, czy sztuki, sztuki walki to filozofia? Tak, w głównej mierze filozofia, bo z filozofii się wywodzą sztuki walki. Sztuki walki są bardzo uduchowione. W porównaniu do sportów one bardziej rozwijają nas duchowo, osobowościowo, duchowo. Wewnętrznie. Wewnętrznie, poprzez trening, system treningowy, który kładzie nacisk na Rozbijanie barier psychofizycznych uczymy się przede wszystkim, krzewimy w sobie tego ducha walki, zdobywamy większą pewność siebie, ale też uczy nas podejmowania decyzji w życiu, radzenia sobie z trudnościami. No, w tym znoju treningowym, uczymy się tak naprawdę, jak radzić sobie z życiem, po prostu. Mm -hmm. Dlatego jest to tak mocno związane filozoficznie, no też. Początki powstawania sztuk walki są ściśle związane z wiarą, z buddyzmem. Medytacją? Tak, medytacja, bo trzeba tutaj podkreślić, że jakby pierwowzorem sztuk walki takim, taką osobą, która dużo wprowadziła do sztuk walki jest Dharma. Jest to mnich, który według legendy chińskiej. Dotarł z Indii do Chin i dał świadectwo w ten sposób wielce, jak jest fizycznie świetnie przygotowany do pewnych sytuacji. No bo wiadomo, dawniej to nie było tak, jak teraz samochodami się przemieszczamy, tylko no, tutaj pokazał gość, że jest świetny. Osiadł w klasztorze Shaolin i tam nauczał okolicznych mnichów, nie dość, że... Doktryn Buddyzmu to też prowadził ćwiczenia, które pomogły im się skupić na modlitwie, bo mieli z tym problem. Mhm. I on właśnie przez te ćwiczenia na początku nazwano to tylko ćwiczeniami, a z czasem to no, Azjatów zawsze reprezentowała wielka mądrość, więc z czasem powstawali i mistrzowie, którzy widzieli, że to nie są zwykłe ćwiczenia, że mogą to też wykorzystać. Nawet bojowo. No mm -hmm. i wówczas, w tych czasach, też mnisi Shaolin byli naprawdę najbardziej niebezpiecznymi bojownikami. bojownikami w tamtych czasach. Więc tutaj filozofia, duchowość, wszystko co związane ze sztuką walki, to też trzeba podkreślić. A czy sztuki walki mają taką szansę, by trafić kiedyś do programu Igrzysk Olimpijskich? Ja myślę, że mają, bo no, jest to dyscyplina wielce ciekawa. Jest, jest mnóstwo różnych form, w których można by konkurować nie tylko w walce, ale też właśnie w rozwijaniu tej koncentracji. No jest dużo sportów, na przykład no, e-sport, który też no, niby nie ma nic związanego ze sportem, ale jest gdzieś tam, są te mistrzostwa świata organizowane, więc ja myślę, że no, z czasem powinno to przejść. Była sytuacja, że e, Chińczycy próbowali z Komitetem Olimpijskim, dojść do porozumienia, no ale tam poszło pieniążki. Uh -huh. Nie wpłacili, nie zafinansowali odpowiednio właśnie chińskich sztuk walki, no i nie przeszło to. No obecnie WKF, czyli World Karate Federation współpracuje z Komitetem Olimpijskim i sztuki walki y, są obecne na Olimpiadzie, natomiast jest to głównie kata i są to głównie walki, czyli kumite, no i też taekwondo, uh -huh, uh -huh. judo, jest tych styli trochę, ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko pod względem sztuki walki. W dalszym ciągu Komitet Olimpijski i Międzynarodowy powinien być bardziej otwarty na, również na inne sztuki walki. Tak, myślę, że byłoby to bardzo ciekawe. Opowiedz o swoich planach, tych sportowych, ale również życiowych. Jesteś przecież studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Co do planów, no mam ich dość sporo. Natomiast na dzień dzisiejszy no, marzyłem o tym, żeby zdobyć e, instruktora w karate. Jestem instruktorem w karate. E, marzę teraz o trenerze personalnym. Jestem właśnie na e, zarządzaniu bezpieczeństwem. Też marzy mi się ta magisterka. E, także cały czas dążę gdzieś tam, żeby się rozwijać. Nie tylko. Czyli jesteś policencjacie, tak? <grym> tak, jestem policencjacie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pozdrawiam oczywiście również Akademię Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kuchuczki w Katowicach, wszystkich wykładowców, jak i studentów. No i oprócz tego też chciałbym się rozwijać właśnie w sztuce walki, czyli cały czas zdawać na te wyższe stopnie. Masz to jest są... Drugi dan, tak. Tak, drugi dan w dwóch stylach w Alastair Karate i w Okinawa Kobudo. Co ciekawe, to też chciałbym o tym opowiedzieć, bo niewiele osób o tym wie, że pierwszy i drugi dan. Opowiadaj, chłopie, po co tu jesteś? <laughs> pierwszy i drugi dan jest traktowany jeszcze w niektórych stylach jako senpai, czyli ten starszy uczeń nie jest traktowany jako mistrz. Trzeci i czwarty dan jest już tym stopniem, który pełnoprawnie daje nam y, możliwość bycia tym mistrzem, sensei. Y, natomiast y, są też tak zwane formy grzecznościowe, które nakazują, że do posiadaczy pierwszego i drugiego dana, czyli tych stopni mistrzowskich, czarnych pasów, również zwracamy się sensei. A więc można powiedzieć, że jestem tym sensejem. <grych> Jak spędzasz wolny czas? Wtedy, kiedy nie jesteś na hali, na treningu, wtedy, kiedy nie jesteś na studiach, jak spędzasz czas wolny? Jak odpoczywasz? No, jestem młodym, dorosłym, więc różnie. Zazwyczaj gdzieś tam ze znajomymi wychodzimy, czy, czy, czy jakieś imprezy, czy coś. No, nie jestem takim odludkiem, żebym nie uczestniczył też w takich wydarzeniach towarzyskich, można powiedzieć. Natomiast... Czyli jedno piwo nie przeszkadza? Y znaczy, no czasami można, ale bez przesadnie No mówię, nie przeszkadza. <laughs> nie przeszkadza. Y co do wolnego czasu, no teraz niestety mam go mało, wolny czas też wypełnia mi praca, ale staram się jak najbardziej no, wysypiać, w szczególności... Jesteś śpiochem? Nie, właśnie... Powiem szczerze, jestem bardziej taki czuwający. Mam czuwający sen. Może nie wiem, przez te sztuki walki, tak? Mhm. już nie mogę zasnąć, tylko mam taki sen wyczulony, skoncentrowany, że najmniejszy szelest, szept gdzieś tam nie potrafi wyrwać ze snu. Ale staram się wysypiać. Czego dziś można życzyć Dawidowi Zawadzie? Przede wszystkim zdrowia myślę, bo to jest najważniejsze. Zdrowia i. I to wszystko. No dobrze, no to w takim razie tego zdrowia, ale również sukcesów sportowych no i tych wyników w nauce na Akademii Wychowania Fizycznego magisterki w imieniu własnym oraz sympatyków sztuk walki, oczywiście Tobie życzę z całego serca. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji TVT moim gościem był człowiek z wielką pasją. Mistrz świata i wielokrotny mistrz Europy. W sztukach walki, Sensei Dawid Zawada. Dawid, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie za... dziękuję. Ogromne do Marigato, i serdecznie również dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. No i chciałbym też również pozdrowić wszystkich, którzy nas oglądają, i życzyć też zdrowia i wszystkiego dobrego. Dzięki za, za Twoją obecność i za bardzo miłą i bardzo interesującą rozmowę. Jeszcze raz wielu sukcesów i zdrowia życzę. A ja dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Gwiazdozbioru Śląskiego Sportu. Moim gościem będzie były reprezentant Polski w boksie, aktualnie bardzo ceniony trener w tej dyscyplinie sportu, pan Zbigniew Raubo. Oglądajcie nas państwo oczywiście w TVT już w następny weekend. Do zobaczenia, Dawid jeszcze raz dziękuję bardzo, jeszcze raz powodzenia i nie zapomnij pozdrowić od nas, ode mnie, Twojego ojca, Twojego taty. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.